Istnieją dwa modele rozwoju polskiego ruchu lotniczego, czy polskiej komunikacji, miejsca Polski w systemie komunikacyjnym Europy i świata. W jednym modelu opartym wyłącznie o porty regionalne. I nie wiem, Duoport w Warszawie, wszystko jedno, jakieś główne lotnisko warszawskie, plus port komplementarny, jeden czy drugi docelowo, bo pamiętajmy, że lotnisko Chopina nie ma potencjału, by być dużym lotniskiem tranzytowym i być bazą do, dla dużego przewoźnika, który mógłby się na tym lotnisku utrzymać i rozwijać, tak by być konkurencyjny. W tym modelu pieniądze zarabiane w Polsce będą wydawane za granicą, czyli na przewoźników obcych, będą wydawane w obcych portach, dlatego że będziemy jedynie dawcą pasażerów do innych portów hubowych, o charakterze hubowym. Spowoduje to, że główne szlaki komunikacyjne będą poza naszym krajem, czyli wszystkie korzyści ekonomiczne związane z przebiegiem tych szlaków komunikacyjnych handlowych będą poza terenem Polski. W modelu z CPK z kolei to pasażerowie z obcych krajów będą latać, a także z Polski, ale będą latać przede wszystkim przez centralny port komunikacyjny, co spowoduje, że pieniądze zarabiane za granicą będą wydawane także w Polsce. Również główny szlak komunikacyjny wówczas będzie przebiegał przez nasz kraj, a to wiąże się, tak jak powiedziałem wcześniej, z głównym szlakiem handlowym. Z głównym i z wszelkimi korzyściami ekonomicznymi, gospodarczymi, które z tym wiążą się dla kraju. Tu, gdzie mamy duże skupiska ludności, duży szlak handlowy, powstają centra komunikacyjne, powstają centra handlowe, wystawiennicze, przeładunkowe, logistyczne. E, obrasta po prostu taki węzeł komunikacyjny w biznes, przenoszący wymierne korzyści dla gospodarki całego kraju. Centralny port komunikacyjny, koszt budowy samego węzła szacowany jest na 35 miliardów złotych polskich. Oczywiście mówimy o koszcie budowy węzła, zapominając, że program CPK Stanowiący pierwszą swego rodzaju trans, strategię rozwoju polskiego transportu będącą części rozwoju strategii rozwoju kraju, obejmuje również komponent kolejowy, gdzie w tym komponencie ma powstać do tysiąca nowych połączeń kolejowych. W których Polska ma zostać skomunikowana z CPK, czyli główne skupiska demograficzne, główne miasta Polski mają zostać skomunikowane z CPK w czasie krótszym niż dwie godziny. Docelowo również te miasta powinny być skomunikowane ze sobą w dogodny sposób kolejowy. Jeśli nałożymy na to dzisiejsze czasy dojazdów, połączeń kolejowych, widzimy jak ogromna przepaść nas dzieli. Tutaj warto podkreślić, że po roku 90. w Polsce wybudowano jedynie mniej niż 40 km. Kilometrów nowych, nowych torów. Komponent kolejowy, w świetle przestawianych w mediach już informacji, może kosztować do około 50 miliardów złotych polskich, i on powinien przełożyć się wprost i w sposób istotny na korzyści ekonomiczne, czy dla ekonomii Polski poprzez właśnie takie, tak jest komunikowanie naszego kraju. Jest jeszcze trzeci komponent, który nie będzie budowany wprost przez program CPK, ale program CPK stworzy warunki do jego rozwoju, e, tak zwane Airport City, czyli integracja Warszawy i Łodzi oraz stworzenie warunków dla planowanego rozwoju, rozwoju całego Smart City i wszystkich tutaj też e, inteligentnych, innowacyjnych rozwiązań, które w tym charakterze powstałyby. Może tutaj powstać y, ogromne, duże skupisko ludności, które miałoby około 4 do 6 milionów y, y, ludzi, które byłoby dość dużym, istotnym ośrodkiem, tworzącym tak naprawdę nowe miasto, y, mające swoje bardzo istotne miejsce w systemie komunikacyjnym Polski, Europy i świata. Jeśli chodzi o komponent lotniczy, to oczywiście my zakładamy, że. W momencie wytworzenia krytycznego ruchu przesiadkowego, który byłby przeniesiony z lotniska Chopina na centralny port komunikacyjny, i tutaj moglibyśmy mówić wprost o ruchu rzędu 30-35 milionów pasażerów, który mógłby powstać w momencie uruchomienia CPK. To mówimy o, wprost o korzyściach ekonomicznych wprost z tego ruchu, dlatego że centralny port komunikacyjny będzie przedsięwzięciem ekonomicznym ze swoim własnym rachunkiem wyników. Projekt CPK związany z węzłem komunikacyjnym jest projektem, który ma być wprost wyliczony i jest wyliczony na osiągnięcie rentowności. Centralny port komunikacyjny jako lotnisko, jako węzeł ma na siebie zarabiać.